Nowy poniedziałek, nowy tydzień i można by rzec, że populacja węży zwiększa się. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nowa fala Ninjago. To nie jest coś, co urywałoby nam głowy, to nie jest coś fenomenalnego, mi przynajmniej prywatnie średnio się podoba, po prostu nie ma pazura, nie ma właściwie tego czegoś, nie ma tego niczego w ogóle ta seria, można by rzec. Także jestem średnim fanem, tym bardziej tych wężonów. Natomiast, moi drodzy, nie trzeba być tutaj ultrasem i mega fanem Ninjago, moim zdaniem, by niektóre figurki z tej serii kupować, bo po prostu są one świetne, nie tylko w tym uniwersum. Ale powiem wam szczerze, gdybym tego wężona dopadł w zeszłym tygodniu, przypuszczalnie nawet wrzuciłbym go jako kosmitę, no, do mojego filmu Chlebo. Nie wiem, czy widzieliście, wszystkim, którzy widzieli i dali mi tutaj szczególnie pozytywny feedback, pozytywne recenzje, bardzo dziękuję, jestem zadowolony, bo też jest to dla mnie ważne, by te filmy były dobre, szczególnie jak biorę pod uwagę, że powiem wam szczerze, że z drugiej fali KCU to był najsłabszy film, ale nie chcę tutaj nic mówić, nie chcę mówić, poczekajcie, zobaczcie i ja też zobaczę, czy mi to wyjdzie tak, jak ma wyjść, moi drodzy. Także jako kosmita, czy chociażby, wiecie, nawet go widzę, żeby go gdzieś wrzucić do jakichś, nie wiem, fantazy mocków, czy coś takiego, jakoś takie dziwne potwory mitologii. Naprawdę wiele zastosowań mają te figurki z Ninjago, także nie trzeba być tu fanem, dlatego przychodzę dzisiaj do was z tą książeczką. Wydawnictwo Amit to jest to wydawnictwo, które tą książeczkę nam dało. Jest to już do kupienia w kioskach, bo sam to tam kupiłem. Czas węży nazywa się ta książeczka i dostajemy tutaj wężowca oraz drona. Niestety bardzo złą informacją jest to, czego już możecie się spodziewać, czyli no cena katalogowa tutaj to już 17 zł bez grosza. No niestety boli portfeli, gdy takie pieniądze musimy wydawać. Oczywiście pamiętać należy, że pewnie za 2-3 miesiące podobna figurka ukaże się w magazynie regularnym za 15 zł, tylko jako sama figurka z jedną pojedynczą brońką, a tu dostajemy dość dużego drona. I samo wykonanie książeczki, którą tu dostajemy, też oczywiście jest lepsze, bo okładka jest twarda, jakość papieru jest lepsza. Co mi się podoba na starcie? Moi drodzy, jak wiecie, ja już jestem stary, 35 na karku i ja lubię sobie ponarzekać. I jak wiecie, ja często narzekam, jak dzisiaj nas Lego rozpieszcza, że instrukcję z 10 klocków robi w 9 krokach. Proszę, Amit się nie pieści, ponad 10 klocków, jeb w jednej instrukcji. No tego to nawet w latach 90. nie graj. Fakt, oczywiście koniec żartów, uważam to za lekką też przesadę. Ja z tym nie miałem problemów, pytanie jak jakiś mniejszy odbiorca, ale wiecie, to jest na tyle czytelne i proste, że problemów być tutaj nie powinno. Nie powinno też być problemów, jeżeli chodzi o godziny zabawy, które wam ta książeczka dostarczy. Jak widzicie, na każdej stronie albo jedna, albo nawet dwie łamigłówki, dwie zagadki, dwie gry, jakieś nawet na kostkę i tak dalej. Tutaj, o, oczywiście standardowo znajdź różnicę między obrazkami, labirynty. Jeżeli więc spojrzycie sobie na ilość zabawy, którą tutaj możecie mieć, ilość stron przede wszystkim, czyli tylko spójrzmy, 30 stron. Jeżeli tylko na każdą stronę poświęcilibyście 5 minut, to wyobraźcie sobie, przeliczcie sobie nawet teraz, ile będziecie mieć zabawy z tą książeczką. A jeżeli zajmie wam to 10 minut, jak na przykład, proszę, opowiadanie, które mam tutaj na środku, to już w ogóle. Na końcu książeczki mamy bardzo fajną zapowiedzi tego, co jest, albo co lada sekunda wyjdzie. Nie, chyba wszystko jest. Zapraszam was chociażby do ostatnich haulic Amitu, by się też zapoznać, co tam powychodziło. Brodaty Gek, nawet się tu widzicie, podpisał, czyli musi być to dobre. No i z tyłu, to jest chyba najfajniejsza zapowiedź, co tutaj powychodziło, co tutaj mamy. Powiem wam, większość stąd mam i super. I bardzo mnie też cieszę, że czasami wychodzą jeszcze takie reedycje, można by rzec, jak te Star Warsy, bo nie każdy 3 lata temu kupił, nie każdy 3 lata temu się w ogóle klockami jeszcze bawił, ma szansę to nadrobić. Podoba mi się takie coś, tym bardziej, że wiecie, to nie jest jak magazyn, że jak zbieracie wszystkie, to muszę mieć powtórkę, żeby mieć wszystkie. To są książeczki, gdzie no nie musicie mieć wszystkich, możecie, ale nie musicie jakby, więc wiecie. Tym bardziej, że to jest identyczna ma książeczka, jak wyszła 3 lata temu, to jest chyba dosłowna reedycja. Dobra, nie traćmy jednak czasu na omawianie samej książeczki, bo przecież tutaj zestaw gra pierwsze klocki? No myślę, że zdecydowanie można tak rzec, chociaż szukałem tu, wiecie, pierwsze coś związanego z wężami, ale nic nie miałem. Pierwsze jady? Pierwsze nie wiem. Moi drodzy, zaczniemy sobie od drona. Powiem wam szczerze na starcie, co tutaj dużo ukrywać. Mnie on się podoba. Głównie dlatego, że dostajemy tutaj jakże fajne, technikowe oczywiście, ale w kolorze
Dark Turkus, turkusowe po prostu skrzydła, super element, nie posiadałem go w takim kolorze, więc jest to, uważam, bardzo fajna sprawa. W ogóle ten turkusowy kolor tutaj, można powiedzieć, dominuje i fajnie, kolejny element, którego nie miałem i ten, naprawdę podoba mi się to, faktycznie nawet lekko mi zajeżdża takim, wiecie, Rock Ridersem, który tym właśnie turkusowym gdzieś tutaj był pełen, jako taki dron Rock Ridersowy, no czemu nie, minimalnie zmienić kolorek i why not, moi drodzy, tutaj zapewne są to jakieś silniki, jedyne co brakło mi tutaj jakichś groszków faktycznie symulujących, wiecie, ogień czy coś, w sensie, wiecie, sam odrzut, nie, tutaj nie wiem, czy to działka czy co, i co mógłbym się faktycznie doczepić z tego pojazdu, minimalnie brakło mi tu jednej rzeczy, gdyby tutaj był, wiecie, klocek łamany z u góry studami, czy tutaj jakiś zaczep, można by było z tego zrobić albo paralotnie dla tej postaci, albo takie do siedzenia. Oczywiście, pewnie byłoby to niezgodne z kanonem i to, co mamy w bajkach, napiszcie mi, że taki dron w ogóle był w bajkach, natomiast uważam, że byłoby to spoko rozwiązanie, przy czym patrzcie, mamy tutaj wolne dwa takie studziki na technikowe, możemy tutaj spokojnie pokombinować, coś porobić i samodzielnie sobie to przerobić. Więc dron dla mnie już na samym starcie na plus. No i na super starcie również tutaj było oczywiście jasne, że będzie też wężon, w sensie, wiecie, nie jestem fanem, uważam, że kolejny raz wężon to tak średnio, te wężony oczywiście są ok, ale wolałbym innego złola, natomiast wiadomo było, że to jest fajne, jeżeli ktoś się interesuje się tymi gośćmi i tak dalej, tym bardziej, że w magazynie jeszcze ich nie mamy, a tutaj proszę już od Amitu dostajemy. Moi drodzy, wygląda ta figurka oto w ten sposób, ma ona to radyjko, którym steruje, no, oczywiście jest tym dronem i gdy tylko spojrzymy sobie na okładeczkę tego, tej książeczki, no to widzimy, że tutaj Zayn mózgiem zrobił tego drona, a ten dron zrobił w to radyjko i teraz raz wężona zrobi. Tak przynajmniej zgaduję, a na pewno tak możemy się, moi drodzy, bawić. Spoko wężon, jeżeli na nie polujecie. Jest to w tym momencie najtańsza opcja chyba dostania takiego wężona. Zapraszamy was serdecznie do kiosków, jeżeli jeszcze nie byliście. Zapraszam też was na odrobienia innych filmów z Ninjago, bo ta nowa fala już się u mnie na kanale pojawiła. Nie w jednym, a nawet w dwóch filmach. Także serdecznie was zapraszam, jak i do zostawienia subskrypcji, jak i do usłyszenia mojego tego, co mówię zawsze na końcu, czyli bye!